Sam Szranki. Rycerz Jaworski. I rycerz Kwiatosiński, Szranki, niestety nie wejdzie, ponieważ odniósł kontuzję w czasie pierwszej walki, więc jako że mamy tutaj tylko i wyłącznie jednego rycerza, to on wygrywa walkę. Już nie pytam, czy... Brawa! Brawa, tak! Dziękujemy bardzo. Pokazałeś się dzielnie. Chcę ci pokazać jakichkolwiek umiejętności rycerskich na tym turnieju. Ale jeszcze będzie okazję, kolego, na pewno. Przyjaciel. Już wszedł Szranki. I w Szranki wchodzi rycerz Dominik Szawarczyk. Sędziowie gotowi? Rycerze gotowi? Czas? Walka! Doping, proszę Państwa. Opacha, stop! Czas. Walka! Stop! Bardzo ładnie. Podziękowali sobie. Szanowni Państwo, mamy w tym roku pierwszą dogrywkę. Rycerz Szafarczyk powiedział, że no tam zaczarował. Rycerze gotowi, sędziowie, czas. Walka! Stop, stop, stop. Panowie sędziowie. Czyli... Dobrze.
Walkę tę po dogrywce wygrywa rycerz Derus. Rycerza Corteza i rycerza Tyczka. Przygotowują się rycerz Bujakowski i rycerz Zwierzchowski. Szanowni Państwo, tutaj loża dam naszych szanownych. O, dobrze, to po, będzie niespodzianka. Rycerze, panowie rycerze gotowi, panowie sędziowie. Czas. Publiczność gotowa. Walka! Czerwony! Jeszcze będziemy Państwa męczyć walką tych dwóch rycerzy, ponieważ będzie dogrywka. Panowie rycerze gotowi? Sędziowie, czas. Walka! Szanowni Państwo, jak się zdarzyło na Mistrzostwach Europy już parę razy, że po karnych następowały następne karne, czy tam najpierw dogrywka i nie wyłoniło to zwycięzcy, a potem karne, rzuty. Tak teraz musimy zrobić jeszcze jedną dogrywkę, panowie rycerze. Dacie radę? Dają! Jesteście gotowi na bitwę? Jesteście gotowi na polo? Rycerze gotowi, sędziowie, czas, walka! Widzicie Państwo, to nie jest tak, że ten dłuższy, znaczy wyższy jest lepszy, tak? Krótszy też jest fajny i też ładnie działa. Zasłona!
Zasłonę mu sprawdźcie. Dawaj, Janu, 5 sekund. Rycerze gotowi? Walka! Stop! Rycerz. Rycerz Cortes przegrał tę walkę minimalnie jednym punktem. Ale tutaj poczekajcie, panowie rycerze. Loża dam chciałaby ode mnie tę magiczną pałkę do gadania. Zaraz ją przekażę. I no cóż, niech się wypowiedzą. Bardzo proszę. Czy państwo, jest taki artysta, który gości chociaż raz w każdym sercu z was. I to jest Andrzej Mleczko. I Loża Dam doszła do wniosku, że chcę honorować jednego z rycerzy tym oto namalowanym rysunkiem ufundowanym przez Andrzeja Mleczkę i Jarka Rysownika. Ten rysunek idzie w ręce czerwonego rycerza Janusza. Rycerzu, zapraszam. Zawsze każdy prezent otrzymany od nadomnych kobiet jest dla mnie cenniejszy niż złoto, a ten konkretny, tak jak wcześniej mówiłem, że dedykuję swoje walki mojej ukochanej, powiesimy u niej na ścianie. Dziękuję bardzo paniom, jesteście najcudowniejszą lożą dam, jaką kiedykolwiek walczyłem i mam nadzieję, że następną walkę, bo jeszcze jedna mi została, wygram. Dziękuję. Brawo, rycerze. Rycerze Bujakowski i Zwierzchowski, a przygotowują się rycerz Brzozowski i rycerz Jaworski. Rycerze gotowi? Panowie sędziowie gotowi do liczenia punktów? Czas gotów. Publiczność gotowa do dopingu? O, chyba nie. Panowie rycerze, walka! Szanowni Państwo, jeżeli Państwo nie wiedzą, kogo dopingować, nie znają imion, nazwisk lub herbów, zawsze można się posługiwać kolorami. Można dopingować rycerza w niebieskim stroju z żółto-czarnym otokiem, a można rycerza w szarym stroju. Stop! Zapraszam panowie sędziowie. Wygrywa rycerz Zwierzak i walczą rycerze Brzozowski i Jaworski, a przygotowują się a wal
Przygotowują się Piotr Zjelcza i rycerz Terus. Panowie rycerze gotowi? Panowie sędziowie gotowi? Czas gotów. Damy do podziwiania rycerzy gotowe. Publiczność do dopingowania gotowa? Gotowa! Tak, bardzo dobrze. Panowie rycerze, walka! Brawa, brawa. Walka dalej. Doping, doping, szanowni państwo. Proszę państwa, brawa dla naszych rycerzy. Widowiskowa walka. Panowie sędziowie. Niech zgadnę, wygrał rycerz w czerwonym. Wygrywa walkę rycerz Mikołaj Brzozowski. Piotra Zjelcza oraz rycerza Terusa. A przygotowują się do walki następnej Wojtek z Kielc, rycerz Mitka. Rycerze gotowi? Panowie sędziowie? Publiczność? Damy oczywiście też uśmiechnięte. Czas gotów. Panowie rycerze, walka! Dawaj tam jeszcze!
Stop, stop! Panowie sędziowie? Państwo, walkę wygrywa rycerz Derus z Niepołomic. I znowu rycerz Herbodyniec, a raczej jego giermek, Knek, pomaga swemu panu, rozdając... Przygotowuje się do następnej walki. Rycerz Dawor i rycerz Kalinowski. Rycerz Dawor i rycerz Kalinowski przygotowują się do następnej walki. Rycerze gotowi? Panowie sędziowie? Publiczność? Nie słyszę. Publiczność gotowa? Kto gotów? Walka! Stop. Podniesie się tam, podniesie. Dobra, nawet kolega pomógł troszkę. Chciał pomóc przynajmniej. Dobrze, zapraszam na środek pola. Rycerze gotowi, sędziowie, publiczność. Walka! Wojciech! O nie, Wojtek, zemsta! Stop. Zapraszam na środek pola. Rycerze gotowi. Publiczność gotowa. Walka! Bardzo rycerskie zachowanie. Spadła szarfa. Szarfa mocy. Szarfa, którą nasz rycerz dostał od jednej z dam z naszej loży. No, mocy, siły, nie wiem jak to nazwać. Generalnie, kiedy rycerz ma szarfę, to może. Jak mu spadnie, no to już mieczem nie pomacham. Rycerze gotowi? Walka! Walka! Stop! Podziękować sobie, zapraszam sędziów. I państwo, walkę tę wygrał rycerz Wojtek z Kielc, herbu Dyniec. Szanowni Państwo, to ten od cukierków. A czy mógłbym choć rąbek sukni ucałować? Państwa, uwaga, średniowieczna miłość, erotyka wręcz, było całowanie na wizji. Całowanie sukni. Ojej. Ojej, ojej, kolejna szarfa, szanowni państwo, dla rycerza Wojciecha.
Brawo, dziękujemy. Dziękujemy paniom. Dziękujemy panu rycerzowi. No to się trzyma. No, na razie. Nasi rycerze już w szrankach przygotowują się do następnej walki. Rycerz Duda się przygotowuje. Rycerze gotowi? Panowie sędziowie, damy, ucieszone. Czas. Panowie rycerze, walka! Prosimy o doping, proszę państwa. Mamy tutaj starcie rycerza Polski i rycerza z Chorwacji. Rycerz Davor jest gościem naszym. Który to? Ten w czerwonym. Stop, stop, koniec czasu, panowie rycerze. Zapraszam sędziów. Walkę tę wygrywa rycerz Kalinowski. Rycerz Duda. No właśnie. Przeciwnik został pozbawiony możliwości przez techniczny nokaut, możliwości walki, dlatego walkę tę wygrywa rycerz Duda.